Przebieg obrad i przyjęte ustalenia pozwalają żywić nadzieję, że okrągły stół będzie przełomowym etapem na drodze porozumienia narodowego. To opinia przyjęta dziś przez sekretariat Naczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. W siedzibie NKZSL konferencja prasowa poświęcona udziałowi Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w pracach okrągłego stołu. Konkretne warunki, by mogłoby dojść do załatwienia problemu generalnego, o którym pan mówił wczoraj przy okrągłym stole, a mianowicie tego trwałego porozumienia narodowego. Podstawowy warunek został w pewnym sensie już wczoraj spełniony, jeden z tych podstawowych warunków, mianowicie była to wola porozumienia. Nie było w zasadzie ani jednego wystąpienia, które by było pozbawione tej woli porozumienia. Nie było żadnej strony jakiejś postawy konfrontacyjnej, mimo że oczywiście obie strony miały do siebie nawzajem dużo zastrzeżeń, pretensji o przeszłość zwłaszcza, ale formuła, której użył Wałęsa, że przyjmujemy wszystko to, co powiedział generał Kiszczak, było przyjęciem jako zasadniczej platformy porozumienia. I sądzę, że to jest warunek podstawowy sukcesu całego okrągłego stołu, czy ta postawa będzie towarzyszyła wszystkim uczestnikom do końca, czy się po drodze nie ujawnią jakieś nieoczekiwane zakłócenia. I to już wszystko w tym wydaniu dziennika. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Dobranoc.